Zapiszmy ułamek 6 dwunastych jako ułamek dziesiętny. Spróbuj najpierw sam, dam małą podpowiedź. Zapisz najpierw ten ułamek jako ułamek z mianownikiem 10. W porządku, spróbujmy razem rozwiązać. Wkleję najpierw prostokąt, który będzie podzielony na 12 równych części. Zaznaczę 6 części z 12. Czyli zaznaczę ten ułamek 6 dwunastych. 3, 4, 5, 6 części. 6 części z 12. Zaznaczyłam teraz 6 dwunastych całego prostokąta. I teraz pytanie. Jak wyrazić ten ułamek jako ułamek z mianownikiem 10? Na pierwszy rzut oka nie wiadomo. Ale popatrz. Ten ułamek to tak naprawdę 1/2, połowa. Zobacz, zamalowałam 6 części z 12, czyli równo połowę. Czyli 6 dwunastych to inaczej ułamek równy 1/2. 1/2. 1/2. Uprościliśmy ten ułamek, skróciliśmy go, dzieląc przez 6. Licznik podzieliłam przez 6 i mianownik też podzieliłam przez 6. Stąd z 6 dwunastych można otrzymać ułamek równoważny równy 1/2. A 1/2 to ułamek, który łatwo przedstawić za pomocą ułamka dziesiętnego, prawda? Pewnie już wiesz, ale dla tych, co jeszcze nie wiedzą, pokażę, o co chodzi. Chcemy mieć mianownik 10, 100, 1000 i tak dalej. W tym miejscu będzie łatwo nam rozszerzyć do ułamka z mianownikiem 10. Przez ile muszę pomnożyć, żeby z 2 zrobić 10? Przez 5, bardzo dobrze. Czyli 2 mnoży przez 5, a Ty pamiętasz, że jeżeli rozszerzamy ułamki, to jeżeli mianownik mnoży przez 5, to licznik też muszę pomnożyć przez 5, żeby otrzymać ułamek równoważny. 1 razy 5 to jest równe 5, czyli otrzymuję ułamek równy 5/10. Sprawdźmy jeszcze na rysunku, czy dobrze to zrobiłam, czy dobrze rozszerzyłam ten ułamek. Czy to ma sens w ogóle? Mam drugi taki sam prostokąt i tutaj zaznaczę ułamek 1/2. Tu jest 1/2, czyli koloruję jedną część z 2. Widzisz już chyba, że zakolorowałam taką samą część jak powyżej. Czyli faktycznie 6 dwunastych to jest to samo co 1/2. Ale czy na pewno 1/2 to jest to samo co 5/10? Przekonajmy się. Mam prostokąt i teraz muszę go podzielić na 10 równych części. Mam na razie 2, więc podzielę sobie w tą stronę poziomie. Postaram się zrobić to równo, mimo że robię odręcznie. Dzielę na 10 równych części. Zobacz. Zakładamy, że podzieliłam na 10 równych części. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 równych części. I teraz zakolorowałam 1, 2, 3, 4, 5 z nich. Czyli faktycznie 1/2 to to samo co 5/10. Jak 5/10 zapisać w postaci ułamka dziesiętnego? Jest taki prosty trik, może go już znasz. 5/10 to ułamek mniejszy niż 1, czyli mamy 0 całych, przecinek i tutaj wpiszemy część ułamkową. I teraz tutaj wpisujesz tyle miejsc po przecinku, ile jest 0 w mianowniku. Tutaj mamy jedno 0 w mianowniku, czyli jedno miejsce powinniśmy uzupełnić. Czyli 5/10 to inaczej 0,5. Skąd to się bierze? Popatrz. Dla dociekliwych wyjaśnię, że 5/10 to inaczej 5 razy 1/10. 5 razy 1/10. A w ułamku dziesiętnym w tym miejscu mamy części dziesiąte. Zatem ile mamy takich części dziesiątych, które są równe 1/10? Właśnie 5. Stąd się bierze ułamek dziesiętny 0,5. 5/10. Zrobiłam tutaj wszystko po kolei, krok po kroku, żebyś wiedział, o co chodzi w ułamkach dziesiętnych. Ale tak naprawdę, jeśli to zrozumiesz, to w kilka sekund będziesz zamieniał ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne bez przechodzenia tej całej drogi.
Jako ciekawostkę jeszcze pokażę Ci jeden przykład. Jeżeli miałbyś ułamek zwykły 5 setnych i chciałbyś skorzystać z tego mojego triku, tu mamy 0 całych, to jest ułamek mniejszy niż 1, przecinek. I ile teraz miejsc po przecinku muszę uzupełnić? Pamiętasz? Mówiłam, że patrzymy na liczbę 0. Mamy 2 zera, zatem 2 miejsca po przecinku powinnam uzupełnić. Tutaj mamy tylko piątkę, zatem ta piątka będzie musiała być w tym miejscu. Tu wpisuję piątkę, a tutaj będzie 0. O tym powiem jeszcze w kolejnych filmach. Powodzenia!